konferencji prasowej po meczu Karpaty Krosno Hetman Zamość. Jest z nami trener Hetmana, pan Krzysztof Rysak, trener Karpat Czesław Owczarek. Bardzo proszę o krótkie podsumowanie meczu pana trenera. Przede wszystkim serdecznie gratuluję zasłużonego zwycięstwa. No cóż, nikt tutaj chyba się nie spodziewał, że stroną dominującą w tym meczu będzie mój bardzo młody zespół. Jeśli chodzi o założenia taktyczne, one mogły być tylko jedne. Głęboka defensywa i szukanie swojej szansy w kontrataku. To nie jest tak, to już nie jest żadną tajemnicą, że w ten sposób gramy. No niestety od kilku tygodni nie dysponuję pełnym składem, wiele kontuzji. Dzisiaj przyjechałem z 13 tylko zawodnikami. Są to młodzi chłopcy i chciałbym powiedzieć, że mam ogromny szacunek do tych chłopaków za to, że walczą od pierwszej do 90 minuty. I myślę, że na pewno doświadczenie, które teraz uzyskają, grając w tej lidze w najbliższym czasie, będzie procentowało. Jeśli chodzi o grę gospodarzy, muszę przyznać, że jest to zespół, który gra bardzo dobrze do przodu. Jest chyba jednym z najlepszych grających w tej lidze taką piłkę ofensywną, różnorodną, dużo akcji odskrzydlających. Ja wiedziałem, że w ten sposób u siebie Karpaty Krosno w ten sposób rozgrywają swoje mecze. Byliśmy na to przygotowani, ale no niestety nie udało nam się jak gdyby wyeliminować tych najmocniejszych stron tego zespołu. Także gratuluję jeszcze raz serdecznie zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję trenerowi tutaj za pochwałę pod kątem naszego zespołu. Tak to trener powiedział, no, my się spodziewaliśmy tego, że Hetman z pewnością będzie szukał swoich szans w kontratakach, że będzie dobrze starał się bronić. Tutaj na pewno byliśmy przygotowani ten wariant defensywny Hetmana. Myślę, że kilka akcji mogło się podobać, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy już nie było tak mocna ta defensywa Hetmana. Natomiast kilka sytuacji stworzyliśmy jeszcze ku temu, żeby to podwyższyć. Najważniejsze jest to, że wiadomo, oczekiwania były, że zdobędziemy te trzy punkty i że najważniejsze te trzy punkty zdobyliśmy i nie straciliśmy gola. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z Państwa ma pytania? Czy te trzy gole, panie trenerze, satysfakcjonują pana w kontekście tradycyjnej gry Hetmana? Czy powiedzmy sobie szczerze, tam już w obliczu takiego dużego zagęszczenia, jakie panuje na boisku, to decyduje na pewno ułamki sekund, a do tego jeszcze oczywiście umiejętności indywidualne poszczególnych zawodników. No cóż, gdyby nawet było 1-0, a dałby na to te trzy oczka, to też bym był zadowolony. Czy u was kruby to coś poważnego, czy? Trudno jest powiedzieć, zawsze się coś na czoło, jakieś tam mięsienie, ale trudno jest to powiedzieć coś. Jeszcze mam takie jedno pytanie związane może z bliżącym się Puchar Polski. Czy dla was Puchar Polski jest równie priorytetowy jak liga? Jak najbardziej. Jest to oczywiście rewanż rewanżowy tego finału, natomiast traktuję go bardzo poważnie i będziemy się starali tutaj odrobić przede wszystkim straty, które tam ponieśliśmy w Pisałcach. Macie w pamięci, że bardzo wielu kibiców niespotykane, że przegrywali, przyjeżdżali w kulturalny sposób. Tak. I tutaj też chciałbym podziękować kibicom. Oni praktycznie są na każdym meczu i kibicują nam bez względu na to, które miejsce mamy w tabeli i czy wygrywamy, czy też remisujemy, bo jeszcze nie udało nam się w tej rundzie wygrać. Także dziękujemy im bardzo serdecznie za to, że są z nami na dobre i na złe. To ja dziękuję bardzo, jeśli nie ma pytań. Dziękuję. Powodzenia, spełniania i doświadczenia.